Autorem nowożytnej wersji Teodycei, nazwijmy ją dla zmyłki logo-Odyseą, jest Kant, a może w większym stopniu Hegel. Zło, jak się okazuje, wcale złem nie jest, ponieważ widziane z Bożej perspektywy natychmiast przemienia się w dobro i przyczynia się do powszechnego zbawienia. Wróć, poprawka. Przecież nie ma już żadnego Boga. Jest albo rozumna natura, jak chciał Kant, albo dziejowy rozum, jak czytał go Hegel. Oba te Boże substytuty posługują się człowiekiem jako instrumentem, który gwarantować ma osiągnięcie celu, do którego one, raz natura, innym razem rozum, zmierzają. W takiej konstelacji zło wydaje się zjawiskiem przypadkowym, narzędziem urzeczywistniającym przyszłą ludzką doskonałość. Filozofia taka w każdej rzeczy godzi pierwiastek tragiczny z logicznym. Coś musi umrzeć, aby coś większego się narodziło. Cokolwiek więc jest, jest dobre i jest słusznie. Oto jak brzmi dewiza pokonanych przez życie. Teodycea, idę o zakład, że część z naszych widzów po raz pierwszy słyszy ten termin, ale nawet jeżeli się już kiedyś z nim spotkała, to znaczenie wcale nie jest oczywiste. Teodycea jest próbą usprawiedliwienia Boga wobec niekwestionowanego faktu istnienia zła w świecie. No bo jak wybronić boską doskonałość wobec ogromu cierpienia, tylu nieszczęść, tylu dramatów, które dzieją się od zawsze? Że Pan Bóg nie interweniuje, w sensie, tak, że dopuszcza, pozwala, być może sam stanowiąc początek wszystkiego. Bo jest wszechmocny. Tak, to jest osobna sprawa, jak pogodzić różne boskie przymioty, dobroć, sprawiedliwość, wszechmoc, jeśli obserwujemy tak wielki ogrom cierpienia w świecie. Ale jeżeli właśnie nie jest wszechmocny? Zakładamy, że jest wszechmocny, bo stworzenie świata i podtrzymywanie go w istnieniu, no, jest sprawą wszechmocy Boga. Nawet sam fakt, że w tej chwili jesteśmy, rozmawiamy, istniejemy. Dzięki Bogu. Ale to raczej tak się radio mówi. Continuum. Dzięki Bogu. Czy naprawdę dzięki Bogu się tu spotkaliśmy? To jakiś byłby... Nazywa się to chyba okazjonalizmem. I mnie się to z Malbranchem w ogóle kojarzy. Nie bardziej niż z jakąś taką ortodoksyjną. Ale nie wiem, czy nie za daleko idziemy. Okazjonalizm Malbrancha powiada nie tylko o podtrzymywaniu świata w istnieniu, czyli o creatio continua, ale w ogóle o braku przyczynowości wtórej jakiejkolwiek w świecie, czyli jakiegokolwiek przyczynowania innego niż przyczynowanie boskie. Natomiast wracając do tego ciężko pytania... Ciężko w to uwierzyć. Ciężko, nie? To raczej intuicja nasza idzie w dokładnie inną stronę. Ten problem nie pojawia się na gruncie ateizmu, dlatego że wtedy wyeliminowane są przymioty boskie, czyli właśnie wszechmocy i dobroci, więc ten problem... Nie, no, na gruncie ateizmu jest wszystko wyeliminowane. Wyeliminowane, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz z tym okazjonalizmem. Należy pamiętać, w jakim kontekście to się pojawia w filozofii kartezjańskiej, która nie może znaleźć połączenia między ciałem i duchem. Więc okazjonalizm rozwiązał ten problem, ale stworzył problem odpowiedzialności Boga za to, co my robimy. Do czasów nowożytnych człowiek usprawiedliwiał się przed Bogiem, grzeszny człowiek. I nagle odwraca się sytuacja, stara się usprawiedliwić człowiek Boga za istniejące w świecie zło, nie biorąc pod uwagę tego, że sam staje się powodem czy autorem tego zła. Chciałem w takim razie dopytać, bo ten detal mnie jakoś szalenie interesuje. Skąd bierze się w człowieku potrzeba usprawiedliwienia, czy raczej ciągłego rozgrzeszania Boga? Ze zła, które oczywiście wydaje się jakimś takim niezbywalnym składnikiem świata. Albo jeszcze inaczej, zadając to pytanie, skąd bierze się w nas samych ta ciągła chęć obwiniania siebie za całe to zło? To nie jest kwestia obwiniania Boga, to jest raczej kwestia wyjaśnienia, dlaczego istnieje zło w świecie stworzonym przez Boga. Pytanie oczywiście następne powstaje, dlaczego Bóg nas nie stworzył takimi, byśmy się nie mylili, czy nie grzeszyli. No bo wówczas nie bylibyśmy istotami wolnymi. Jedynie człowiek i Bóg jest istotą moralną, która zdolna jest wybierać pomiędzy dobrem a złem. I to jest w ujęciu Leibniza
cud spontaniczności wolności. Bóg gwarantuje człowiekowi wolność. Oddaje mu świat w tym sensie, że daje mu możliwość dokonania masakr, realizowania czynów podłych. Człowiek jest zdolny do nienawiści, ale jest to cena za to, by mógł być także zdolny do miłości. Z tego, co tutaj państwo mówią, ja wyciągam może jakąś taką niecną naukę, ale wygląda mi na to, że wygodniejsza jest wiara w to, że człowiek jest twórcą zła, od wiary w złego albo bezsilnego Boga. Pominęliśmy to, że człowiek spotyka się z Bogiem, prawda? No, musimy przyjąć, że sumienie jest tym tajnym sanktuarium, w którym następuje to spotkanie. I tutaj też następuje ta możliwość prawdziwego rozstrzygnięcia, co jest dobre, a co jest złe. W obwinianiu Boga należałoby w zasadzie potraktować całe dzieło stworzenia jako wielkie arcydzieło sztuki, które w naszym rozpoznaniu widoczne jest tylko w jakimś małym fragmencie. I ten mały fragment może być zły, wulgarny. Nie potrafimy określić, co faktycznie jest dobre, a co złe, bo widzimy zbyt mało, doraźnie. Stoicy, apologeci doskonałości świata byli przekonani, że być może pojedyncze, fragmentaryczne braki, deficyty są konieczne dla doskonałości całości. Zresztą ta zasada działa i współcześnie, choćby w transplantologii. W przypadku zdrowego, żywego dawcy mamy do czynienia z jakimś okaleczeniem człowieka, ale to jest słuszne po to, aby uratować czyjeś życie. I gdybyśmy się skupili tylko na tym małym fragmencie, na sytuacji, w której ktoś zostaje okaleczony, to nazwiemy to złem. Ale z punktu widzenia całości nasz ogląd się zmienia. My nie mamy możliwości ocenić całości. Wie pani, no mamy, nie mamy. No nie mamy, bo nie jesteśmy istotami wiecznymi i wszechwiedzącymi. W zasadzie niemała to część, gdyby rozciągnąć ją od Swierdłowska do Workuty i na, powiedziałbym, przestrzeni ostatniego półwiecza miejsce kaźni dziesiątek milionów ludzi. Być może to nie jest całość, ale też nie część. Taka drobna. Pan był tutaj łaskaw poruszyć ten temat wyjaśnienia ogromu cierpienia, bo jeżeli mamy to zrozumieć, to musimy zrozumieć to za pośrednictwem uczestnictwa Boga w naszej rzeczywistości. Jeżeli popadamy w lenistwo duchowe, to tych rzeczy, które są ewidentne, nie widzimy, nie dostrzegamy. Te miliony ofiar, które nie dostrzegamy obecności Boga, tak żeby nawiązać z Nim współpracę. To cierpienie, które jest jakby wpisane w ten plan zbawczy. I my musimy mieć tego świadomość. Jeżeli tyle tego cierpienia potrzeba do tego planu zbawczego? Dlaczego my mamy Boga obwiniać za cierpienie, którego sami jesteśmy autorami? To nie mówmy przynajmniej o wszechmocy Boga. Jeżeli padają pytania, gdzie jest Bóg, kiedy giną ludzie milionami w obozach koncentracyjnych. Bóg jest wtedy z tymi, którzy giną. Tutaj właśnie nie należy bardzo wrócić. Stamtąd dochodzą te pytania. Gdzie jest Bóg? Ze środka Auschwitz. Ja pamiętam taką straszną książkę, znaczy straszną, przerażającą książkę pod redakcją Pawła Śpiewaka. Ona chyba nosiła tytuł po prostu Teologia Zagłady. Były to świadectwa osób, filozofów, którzy, część z nich na pewno przeszła przez piekło Auschwitz. Te pytania, one nie pojawiały się z zewnątrz, gdzie jest Bóg, tylko stamtąd, z placu. Odpowiedź brzmi, że Bóg jest z tymi, którzy cierpią. Tak, no, jakoś go nie spotkali. Tak jak poniósł ofiarę krzyżową, poniósł również z nimi. My nie musimy do XX wieku się przenieść, żeby być oburzonym na Boga. Wolter, którego pan wydał, przecież napisał Kandyda dokładnie jako odpowiedź do... No, to jest takie przedrzeźnianie. Przedrzeźnianie, ale to się zdarzyło po tym wielkim trzęsieniu tak, w Lizbonie. Więc nie trzeba Holokaustu, żeby się zastanawiać nad takimi tragediami. Problem Teodycei jest właściwie problemem istnienia Boga. Bo jeżeli my powiemy, że tak, istnieje Bóg, ale jest niewszechmocny albo niewszechwiedzący, albo niedobry, no to jaki to Bóg? To nie jest Bóg. Po prostu.
W takim rozumieniu klasycznym Bóg, który nie ma tych przemiotów, po prostu nie jest Bogiem. Więc to wtedy oznacza, że nie ma Boga. To, co pan powiedział o Lizbonie, to nie jest to samo Holokaust i Lizbona. Bo tutaj mamy do czynienia ze złem naturalnym. Wydarzyło się trzęsienie ziemi, wydarzyła się tragedia. Czym innym jest zło naturalne, czym innym jest zło moralne. I zło naturalne jest mniejszym problemem niż zło moralne. Rozmawiamy tutaj bardzo dużo o takich namacalnych wymiarach cierpienia zła, ale chciałem wiedzieć, czy ta leibnicjańska teodycea nie jest czasem takim, z przeproszeniem, ćwiczeniem z logiki, tak jak byłyby to zajęcia u Kotarbińskiego czy Stanosz. Gdyby przyłożyć się do rzeczywistych, tych moralnych dylematów człowieka i jego strasznych przeżyć, prawda? Ja bym tutaj się z tym bardzo zgodził, że trzeba bardzo mocno odróżnić problem teodycei jako problem filozoficzny. I ja bym nie powiedział, że to jest płytki problem zagadki logicznej. Nie, ale to jest problem filozoficzny od egzystencjalnego problemu cierpienia. Jeżeli będziemy próbowali pomieszać te rzeczy zbyt łatwo, to może nas spotkać to, co przyjaciół Hioba. No w ujęciu Augustyna zło fizyczne nie jest realne. Jego ontyczny status jest negatywny, prawda? Tak. To jedynie nieobecność dobra. Tylko, że to trudno to... nie boli w sensie. Znaczy, co do bólu, to warto by tutaj może przytoczyć Henry'ego Bressona, który mówi, że mistycy na pewnym etapie przeżywania bytu, cierpieniu, to cierpienie przestają czuć. To znaczy, zbliżając się do Boga. Ku Bogu. Ale gwarantuje pan, że my tutaj czujemy. No, ja mówię już o założeniu te, które prowadzi ku Bogu. Nie, bo to tak mi przyszło do głowy z tą antyczną znikomością, czy właściwie nie istniejem zła. Być może zło jest potrzebne, abyśmy dostrzegali realność dobra, to zło w sensie fizycznym, bo nie sądzę, abyśmy słusznie postępowali, kiedy lekceważymy czy pomniejszamy ból, prawda? Bo to nie o to chodzi, nie w tym kierunku zmierzamy, jak sądzę, w naszej dyskusji, żeby zmarginalizować czyjeś cierpienie spowodowane kataklizmem, klęską żywiołową. No niemniej jednak jest koniecznym, aby światłość była uzupełniona przez mrok. Zdrowie cenimy wtedy, kiedy rozumiemy, na czym polega choroba. A nie może być tego zła trochę mniej? Też będzie widać. No, to jest dobro. Po naszej stronie, by go było troszkę mniej w sensie moralnym. I wtedy rzeczywiście w świecie będzie mniej podłości, mniej zawiści, mniej niegodziwości i czasem na to wpływ nie może, mamy. Może, bo nie jest zdeterminowany. Właśnie nie o może, to chodzi, że nie może jesteśmy wtedy, żadną marionetką. Wtedy, kiedy doświadcza zła? No, wtedy, kiedy jest ofiarą, nie, ale no wtedy, to, kiedy no, sam decyduje ja bym tutaj jeszcze uzupełnił o swoich może. Uczynkach, ma na to wpływ. Wtedy tak, ale wróćmy nie wtedy, do początku. Doświadczy. Świat jest stworzony jako świat dobry, bez zła. Dlaczego Adam po popełnieniu grzechu pierworodnego ukrywa się przed Bogiem? Stwierdza, bo jest nagi, jest nagi. I myślę, że to jest odpowiedź. Przekroczenie pewnego zakazu doprowadza do człowieka, że człowiek nie umie korzystać już z tego, co było rzeczywistością bez zła. Pogrzebmy trochę w antykwariacie. Jest pan autorem książki o teodycei kartezjańskiej. Tu jest jej nawet polski przekład dawno temu, wydany przez Arkana. I czym miałaby się ta wersja kartezjańska różnić od leibnicjańskiej? Pierwsze, że jest wcześniejsza. Zwykle kredyt dajemy Leibnizowi, który stworzył termin zresztą teodycea. Natomiast problem nie był nowy. Ja znalazłem taki klucz interpretacyjny do medytacji kartezjańskich, dlatego że problem w pierwszej medytacji jest istnienie błędu. Skoro Bóg dał mi taką naturę, jaką mi dał, można się zapytać, dlaczego ja poznawczo błądzę. W trzeciej medytacji jest dowód na istnienie Boga, który mówi, że Bóg jest doskonały. W czwartej medytacji Kartezjusz oferuje wyjaśnienie tego, dlaczego właśnie błądzę. I kompozycja tego argumentu jest taka, że Bóg nam dał nieskończoną wolę i ograniczone poznanie. I błądzimy wtedy, kiedy nasza wola wychodzi poza obszar poznawczy. Trzeba jeszcze przypomnieć, że pan jest autorem paru innych książek o Kartezjuszu. O, tutaj jest ten
pana głośny augustyńsko-kartezjański indeks, zdaje się go pan po francusku najpierw opublikował. Jak to się tam publikuje po francusku? To trochę tak, jakby Francuz tu przyjechał nas, uczył Mickiewicza, nie? Trochę to tak. Francuzi, gdy chodzi o Kartezjusza, jak pan wie, to jest taka wartość narodowa. No więc tak, tam, więc właśnie. Ale tak się złożyło, że ja pisałem tą książkę na zaproszenie Jean-Luc Mariona, który jest największym chyba specjalistą od Kartezjusza. No i zgodził się z tą tezą, chociaż na początku powiedział, że Gilsonowi się to nie udało, to by się to też nie uda. Wróćmy do problematyki Teodycei. Skąd bierze się w nas pewność, że to, co wydaje się nam złe, jest także złe dla Boga? Jeśli jest to zło moralne, to, o które pan pyta, zło polegające na upadku, pokusie, zbrodni, pobłądzeniu czy też grzechu, to Bóg dopuszcza to zło, godzi się na nie w imię ludzkiej wolności, ale niewątpliwie będzie je wartościował jako zło, ponieważ grzech na gruncie filozofii chrześcijańskiej oddala nas od Boga. No bo któż jest poza dobrem i złem? No, Niczański nad człowiek jest poza dobrem i złem, prawda? I przekonuje nas, że to, co z miłości jest uczynione, jest poza dobrem i złem. Że to jest taka siła, która nie podlega moralnemu wartościowaniu. Nie. Można powiedzieć, że to, co wydaje nam się złe, wcale nie musi być takim w oczach Boga. I odwrotnie, to, co bierzemy za dobro w oczach Boga, może się okazać, że wcale nie jest niczym dobrym. Tutaj warto po prostu sięgnąć do lutra. Jedno zdanie. Nasz osąd jakiegoś czynu nie jest nigdy osądem tej jego strony, za którą Bóg nagradza albo karze. Koniec cytatu. Czyli w ten sposób dochodzimy do bardzo niebezpiecznego wniosku, że Bóg spoza dobra i zła jest bez znaczenia dla naszego życia moralnego. A skoro tak, to rzeczywiście, jak ojciec mówił, problem Teodycei ustaje. Tak, bo to jest antropodycea, no, zaczyna się. No, ja nie wiem, to raczej ogromna pokora samego Lutra, który mówi, nie wchodźmy w buty Pana Boga, bo nie wiemy, jaki to rozmiar. Ja mam tu zdanie tak prymitywno-analityczne. To znaczy, że dobro i zło jest czymś takim jak zasada niesprzeczności. My możemy udawać, że wyjdziemy poza zasadę niesprzeczności, ale wszyscy nią myślimy i kategorią dobra i zła też wszyscy myślimy. Pytanie jest, co uznajemy za dobro, co uznajemy za zło, ale to poetyckie sformułowanie poza dobrem i złem, ono rzeczywiście coś oddaje, ale nie w sensie, powiedziałbym, twardym. Natomiast to pytanie, które pan profesor zadał, że skąd my wiemy, co jest w oczach Boga dobre, a co jest złe, a to jest tak, to jest coś. Znaczy, to jest pytanie. Powiedzmy sobie uczciwie i szczerze, że w kontekście poszczególnych czynów, poszczególnych aktów, to ja często sam nie wiem wobec siebie, co jest dobre, a co złe, a co dopiero wobec Boga. Jasne. No właśnie. Nie do końca, dlatego że rozum nam podpowiada, co jest dobre, a co złe. Możemy ustalić pewne obiektywne kryterium. I to robili filozofowie od starożytności, od Sokratesa, który sprawiedliwość definiuje jako zakaz adikein przez nowożytność, Kant, deontologizm. No mamy jakieś kryterium, które jest obiektywnym kryterium, a nie jakimkolwiek. To ja dam przykład. Staję przed dylematem moralnym, czy komuś pomóc, czy nie finansowo. I ja nie wiem, czy pomoc moja finansowa będzie rzeczywiście pomocą, czy szkodą dla tego człowieka. Ale może się okazać za lat, dwa, trzy, że ja temu człowiekowi zaszkodziłem. Rozpędziłem jego na przykład mechanizm zadłużania się. Ja wiem, czy ja dobrze zrobiłem czasami, ale czasami mogę powiedzieć tak. Chciałem dobrze, ale czy to było dobre, a to już wcale tak nie muszę wiedzieć. To jeśli jestem zwolennikiem etyki intencji, to uznaję, że to było dobre. Jeśli oczywiście, jestem konsekwencjonalistą, tak, to uznaję, że jedynie rezultaty, skutki działania mają znaczenie. To jeszcze pani skomplikuje znaczenie. Ten problem. Nawet gdybyśmy się zatrzymali tylko na intencjach, co wydaje nam się, że jest dla nas najlepiej znane. No nie wiem jak państwo, ale ja nie zawsze potrafię ocenić swoje intencje. Weźmy ten przykład pomocy. Nie mieliście państwo nigdy sytuacji takiej, że
nie wiecie, czy pomagacie naprawdę dlatego, że chcecie dobra dla tego człowieka, czy chcecie dobra dla siebie. Ale to proszę ojca, Żydzi świetnie rozstrzygnęli, ponieważ oni nie dociekają, jakie stały intencje za pomocą, tylko czy przeżył, czy nie. Jak przeżył, pomogłeś, masz drzewko w Yad Vashem, prawda? I to, a jakie za tym intencje, to podobnie z Żydzi, no a podobnie Amerykanie, prawda? Amerykanie nigdy nie będą dłubać w intencjach, tylko działa. Dobre. Idzie, jest dobre. Mi się to podoba rozwiązanie, jak najbardziej jest przynajmniej męskie, nie? Takie klarowne, dobre, złe, niezależnie od tego, co tam... Ale jeszcze do ojca innego. Mam pytanie, bo to mnie zaintrygowało. Czy ojciec jak ma taki dylemat, czy faktycznie jest tak, pożyczyć czy tak, pieniądze, a gdzie jest siła wewnętrznej modlitwy, by rozstrzygnąć to? Oczywiście, bardzo różne czynniki można tu jakby zaangażować, żeby akurat rozjaśnić osoba ten... Osoba duchowna, myślę, że powinna mieć najmniej z tym problemu. Żeby rozjaśnić ten... Nie, wie pan, osoba duchowna jest zawsze też człowiekiem. Może to odkrycie, ale faktycznie, my też się pocimy i też mamy dylematy moralne. Ale sam fakt niejasności mojego rozeznania co do moich intencji, no myślę, że jest jakoś nam bliski, tak w ogóle ogólnoludzko, nie? Leibniz mówi bardzo wyraźnie, że gdyby Bóg był stworzycielem prawd wiecznych, to byłby tyranem, dlatego że mógłby stworzyć świat, w którym dobro i zło są przeciwieństwem tego, czym są obecnie. I w tym momencie musielibyśmy chwalić Boga nie dlatego, że stworzył świat takim, jakim jest, a jest to najlepszy z możliwych światów, tylko po to, żeby chwalić samego Boga, czyli chwalić jego tyranię. Więc Bóg nie jest poza kategoriami zła i dobra. Czego chcą dowieść współczesne wersje Teodycei? Czy tego, że nie ma zła, czy też tego, że nawet najgrubsze świństwo i najgorsze zło mogą zostać zapomniane, jeśli wiodą one ludzkość do dobrego celu. Do celu, który jest ideałem. To jest pytanie oczywiście o ideologię, które dążą do odkupienia zła, do jego naprawy, a z czasem do jego trwałej eliminacji. Komunizm był taką próbą, prawda? Naprawy nierówności, niesprawiedliwości. Miał zlikwidować zło, wkalkulowując pewne ofiary. Jeżeli kapitaliści nie wyrzekną się dobrowolnie swojej uprzywilejowanej pozycji, no to potrzeba ofiar. To jest jakiś rodzaj odkupienia. Czyli chodzi o to, proszę ojca, że nie da się wyrugować tego zła i że żadna ideologia... Ale te ideologie, o których tu wspominamy, bo można by dołączyć jeszcze czasy rewolucji francuskiej, faszyzmu, komunizmu, one wszystkie pozbawione są Boga. W tym sensie, w jakim człowiek stał się Bogiem, on stał się również odkupicielem. Poprzez właśnie... Coś w tym jest. Coś w tym jest, że transcendencja oczywiście zniknęła, ale ta transcendencja się wtopiła w świat i ten świat jest samoodkupieńczy. Człowiek ale uwierzył, nie na gruncie ideologii. Ta, człowiek uwierzył, że może wyrugować zło ze świata. Pod warunkiem odkupienia, to znaczy pod warunkiem złożenia siebie lub kogoś w ofierze, prawda? Tych ofiar było całkiem sporo. Ciekaw jestem, co państwu na to. Zapraszam do rozmowy. W ocenie epikurejczyków świat jest zły, co widzimy na co dzień i czego doświadczamy. Czy zatem wszechmogący i dobry Bóg jest bezsilny, skoro do tego dopuszcza? Może jest zły, a może zły i bezsilny zarazem? Zaczął pan to pytanie od stwierdzenia uznanego jako oczywiste. Świat jest zły. Wcale nie jestem taki pewien, czy świat jest zły. Jest w świecie zło, tak, ale czy można powiedzieć, że świat jest zły? To jest naprawdę ważne, czy wyjdziemy ze stwierdzenia, świat jest zły, czy wyjdziemy ze stwierdzenia, istnieje zło w świecie. Wbrew pozorom to zupełnie nam ustawia inaczej problem. W ujęciu Leibnica świat nie jest doskonały. Nie jest doskonałością tak jak jego stwórca. Wystarczy, że jest dobry. W tym znaczeniu, że jest najlepszy z wszystkich możliwych światów, które mogłyby być. A przemawia za tym właśnie to, że człowiek dysponuje wolną wolą, którą może rozporządzać. Ale wolna wola jest konkluzją u Leibnica, nie punktem wyjścia. Punktem wyjścia jest istnienie Boga.
Owszem. I teraz Leibniz musiał się nieźle nagimnastykować, żeby dojść do wniosku, dlaczego ten świat nie jest taki, jaki mógłby być, gdyby wszechmocny Bóg działał zgodnie ze swoją wszechmocą. Zgodziliśmy się chyba wszyscy na rozróżnienie zło fizyczne, zło moralne. Ciekawą rzeczą bardzo, która zginęła w ogóle w teologii obecnie, niestety, jak teologia odeszła od Tomasza, to ten problem zniknął. Jakie jest przejście pomiędzy złem moralnym a złem fizycznym? Tortury. Zrozumiałam z tej rozmowy, że teodycea, która jest próbą wybronienia Boga ze zła, jest związana z ludzką wolnością. Coś tu się nie zgadza. To jak to jest? Nawet wybierając zło, i tak czynię dobro, jeśli uznajemy ten świat za najlepszy. Najlepszy nie znaczy dobry. Lepsze wrogiem dobrego. Leibniz mówi o Bogu, że posiada on tylko dwa atrybuty, że jest wszechmocny i wszechwiedny. Wcale nie musi być dobry. Wystarczy, że wie, że dobro jest lepsze od zła. No więc przykładając rachunek różniczkowy, o tym chyba zapomnieliśmy tutaj powiedzieć, że był wynalazcą, no więc przykładając taki rachunek różniczkowy do spraw moralnych, łatwo dowieść, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów. I tutaj to sobie już powiedzieliśmy wiele razy. Stwierdzenie to nie neguje istnienia zła w świecie, lecz zakłada, że w każdym z możliwych światów byłoby po prostu gorzej. Oczywiście można zło wyrugować ze świata całkowicie, ale należałoby wtedy odebrać ludziom wolną wolę, odebrać władzę różnicowania między dobrem a złem. Można sobie taki wyobrazić świat, ale byłby to świat bezdusznych automatów. Albo samych zwierząt. Choć nie byłoby w nim zła, to prawdopodobnie nie byłoby w nim też dobra. Albo tego dobra byłoby nieporównanie mniej niż tyle, ile od czasu do czasu chcieliby tego dobra uczynić nawet tacy grzesznicy, jakimi my jesteśmy. Warto by powiedzieć sobie i przypomnieć słowa Chrystusa, który mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. To znaczy, że potrzebna nam jest łaska. A tej łaski możemy nie przyjąć. Na tym polega wolność człowieka. No to już jest kwestia korzystania z dalszym ciągu wolności. No tak, wie pan, ale to jest fascynujący temat, ponieważ on odsłania inny problem, jak to jest z aniołami, które są wolne i nie czynią zła. No ale się też zbuntowały. Też wypowiedziały posłuszeństwo Bogu. Nie wszystkie. No oczywiście, że nie wszystkie, no, na szczęście. Jeśli dobrze interpretuję pani pytanie, to pani chciała powiedzieć, przecież zło nie mogło być wiecznie uśpione, prawda? W końcu musiało przejść z tego wymiaru możliwości, możności do realności. I człowiek jest tym ogniwem, które przenosi, transponuje zło. Może jeszcze o coś innego chodziło. Właśnie, mi się wydaje, że w docelowym działaniu tego, że ktoś podejmuje zło, Bóg tak i tak przemienia je dobro. Otóż to, tak. Pani postawiła dylemat Mefistofelesa z Fausta. Pani powiedziałaby tak, ja jest cząstką tej siły, która zła pragnąc, dobro wciąż czyni, tak? Więc jaki problem? Co by pani nie zrobiła, to i tak wyjdzie na dobre, prawda? Więc to jakby niweluje pani winę moralną, tak? O to chodzi. No nie. Pojęcie wolnej woli pojawiło się dopiero w filozofii łacińskiej. Tego nie było w Grecji. Nie ma czegoś takiego jak wolna wola. Jest błąd poznawczy i pytanie, czy u Platona w ogóle można sformułować taką koncepcję teodycei, gdzie nie jest wymagana żadna łaska Boża, nie ma Adama i Ewy, którzy zgrzeszyli, nie ma grzechu pierworodnego. Natomiast my wszyscy tutaj mówimy, jak gdyby to było zupełnie oczywiste, że ludzie mają wolną wolę, że Bóg istnieje. Jeśli się nie mylę, to dyskutujecie państwo problem wszechmocy Boga w relacji do ograniczonej wolności ludzkiej. I czy dopuszczają państwo myśl, no, stojącą w sprzeczności z ideą teodycei, że Bóg jest odpowiedzialny za zło? Dochodzi do tego jeszcze jeden problem, sformułowany od dawna, o tym chyba nie udało nam się dzisiaj powiedzieć, w platońskim Eutyfronie. Mianowicie, czy wola Boża jest podporządkowana prawom obiektywnym, czy nie? Czy też właśnie ich ważność zależy od postanowienia Boga? No bo 2 i 2 to 4. Znęcanie się nad dziećmi
to nie powinno się podobać nikomu z nas, ani Panu Bogu również. I to musi być złe. Oczywiście ten dylemat platońskiego Eutyfrona można unieważnić, twierdząc, że tylko człowiekowi dana jest taka alternatywa. Że Bóg jest spoza takiej alternatywy, prawda? Że nie staje naprzeciw alternatywnym możliwościom. Że jest tym, co czyni. A więc, że obiektywne prawa ani go nie poprzedzają, ani nie są jego następstwem, a więc w tym sensie też go nie ograniczają w żaden sposób. Kategoria czasu do Boga się nie stosuje. To tylko dla nas. My musimy to uporządkować, to doświadczenie. To sam Bóg, można powiedzieć, jest tymi prawami, a więc, że 2 i 2 jest 4 i że nie można krzywdzić dzieci. Chyba tak. Czy religia chrześcijańska dopuszcza interwencję Boga w świecie fizycznym, jaki znamy? Inaczej mówiąc, czy objawił się człowiekowi w świecie tylko raz i to już musi mu wystarczyć? Ingerencja i świadome uczestniczenie Pana Boga w tej rzeczywistości, wydaje mi się, że cały czas się dokonuje, tylko kwestia tego, czy my umiemy to zobaczyć. Takimi sposobami ingerencji Boga w świat stworzony są po prostu cuda. Ale czy to nam problem teodycei upraszcza czy utrudnia? Utrudnia. Jeżeli Bóg faktycznie odpowiadałby za dobro i zło, to takie stanowisko równałoby się uchyleniu praw fizyki. A to z kolei jest sprzeczne z przesłaniem Chrystusa, który mówił, że deszcz pada zarówno sprawiedliwym, jak i niesprawiedliwym. Czyli krótko mówiąc, Bóg nie angażuje się w sprawy ludzkie. Przyznam, że nie do końca zadowoliły mnie Państwa odpowiedzi na to pytanie, ponieważ pozostają co najmniej dwie przypowieści biblijne dowodzące czegoś wręcz przeciwnego. Mit o Abrahamie i mit o Hiobie. W przypowieści pierwszej Pan Bóg wystawia na próbę wiarę swojego człowieka, można powiedzieć, Hioba. Chce sprawdzić, czy on jest dobrym jego wyznawcą, krótko mówiąc. I szczerze powiedziawszy, to nie Bóg jest bohaterem w tej opowieści, tylko Hiob. Nie bezwzględność Boga tutaj interesuje, tylko autoteliczna moralność samego Hioba. Czyli w pewnej perspektywie Hiob byłby tutaj kantem. A kto w takim razie jest Hiobem? No Abraham, rzecz jasna. Abraham, któremu Pan Bóg nakazuje poświęcić swojego syna. I tutaj, inaczej niż w przypadku Hioba, nie jesteśmy ciekawi Abrahama, tylko Boga. Czy powstrzyma jego rękę, czy nie. I między tymi dwiema opowieściami, myślę, rozciąga się coś takiego, co można nazwać losem ludzkim. Thank you.